wywiadowcy Jarek Boberek. No to zostańcie z nami, a przez BGS. Cicino. Pierwszy pociąg z pasażerami ma wjechać do tunelu Gotthard krótko po godzinie 12. Z Zurichu Krystyna Nurczyk. To był serwis trójki. Z Zurichu. Nicole Kidman, Elton John, ale będą też kompozycje Wagnera i Vivaldiego. Jak bramek? Kosztowało 50 milionów. Kosztowało widzisz, a widzisz, widzisz, widzisz. Tu dziadostwo, tu dziadostwo. Jeszcze i Głogowski. Także proszę Państwa, z Zurichu, taka dziennikarka, proszę Państwa, która ledwie co mówi po polsku i mówi ze skazą, to taka ma pracę. A taka, która pięknie mówi po polsku, to taka nie ma pracy. Chętnych firm na takie usługi. Wiemy już, kamery, jak ma wyglądać most Krzesińskiego. Miasto opublikowało wyniki konsultacji z mieszkańcami Żoliborza i Tarkówka. Co szósty warszawiak to dziecko. Tak wynika z ostatnich danych Urzędu Statystycznego. Psychiczne, tak. Wiadomości Radio Kolor. Psychiczne. Paweł Nadrowski. Nie ma chętnych, by zapewnić Warszawie więcej kontrolerów w komunikacji miejskiej. Do przetargu ogłoszonego przez ZTM zgłosiła się tylko jedna firma, której pracownicy mogliby świadczyć takie usługi. A spółka i tak zażyczyła sobie więcej niż zarząd transportu miejskiego przewidział. Różnica to 1,5 miliona złotych. Nie jest wykluczone, że szukanie firmy zacznie się od nowa. Katarzyna Strzegowska, zastępca dyrektora ZTM. Decyzja jeszcze nie została podjęta. W tej chwili analizujemy również z punktu widzenia formalnego złożone dokumenty. Ponieważ jest ich dosyć sporo, postawiliśmy również dosyć wysokie warunki, jeśli chodzi o doświadczenie zawodowe. Więc musimy to wszystko przeanalizować, sprawdzić referencje. Również rozważamy opcję w związku z przekroczeniem wartości zamówienia o unieważnieniu tego przetargu. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu tygodnia. Wiemy, jak będzie wyglądać most Krasińskiego. Ratusz opublikował wyniki konsultacji dotyczące przeprawy mającej połączyć Targówek z Żoliborzem. Pewne jest to, że most powstanie. Nie jest to w smak mieszkańcom lewobrzeżnej Warszawy, ale udało im się wypracować pewien kompromis. Krasiński będzie mieć jeden pas w każdą stronę dla samochodów, drugi dla autobusów. Poza tym pojawią się chodniki, ścieżki rowerowe i tory dla tramwajów. Sama ulica Krasińskiego też będzie zwężona do jednego pasa w każdą stronę, od placu Wilsona do Wybrzeża Gdyńskiego. Dodajmy, że konsultacje trwały przez miesiąc od połowy lutego. Budowa planowana jest po 2020 roku. Najpewniej most powstanie za 7 lat. Od dziś internauci dowiedzą się o każdej zepsutej windzie w metrze. Zarząd Transportu Miejskiego postanowił publikować informacje na temat awarii dźwigów pomagających pasażerom dostać się na peron stacji podziemnej kolejki, zarówno na pierwszej, jak i drugiej linii. Takie komunikaty zobaczymy m.in. na Facebooku, Twitterze i stronie ztm.waw.pl. Każdy z nich ma zawierać informacje o tym, co i gdzie dokładnie się zepsuło, a także ile potrwa naprawa. ZTM dodaje, że nie będzie zamieszczać komunikatów o awariach, które zostaną naprawione szybciej niż w ciągu 2 godzin. Kolor, bliżej ciebie. Dzieci w Warszawie jest coraz więcej, tak wynika z danych opublikowanych przez Stołeczny Urząd Statystyczny z okazji 1 czerwca. Opierając się na danych podsumowujących cały poprzedni rok, co szósta osoba w Warszawie jest niepełnoletnia. To więcej w porównaniu z 2014 rokiem. Poza tym chłopców jest nieznacznie więcej od dziewczynek, a w grupie niepełnoletnich przeważają dzieci od 7 do 12 roku życia. Pomoc drogowa. Podróży bez korków życzy sponsor OptiTaxi. U nas cenę poznasz z góry. 223311999. W związku z przebudową torowiska w Alei Solidarności na ulicy Alei Solidarności właśnie, na ulicy Targowej w nieopodal Jagiellońskiej i jeszcze na Jagiellońskiej i proszę bardzo, tutaj jeszcze wszelkie okoliczne uliczki. Mamy tam paraliż. To się niestety przenosi również na Aleję Solidarności w kierunku centrum. Najgorzej jest na skrzyżowaniu ze Szwedzką w tym momencie. Wszystko oczywiście w kierunku centrum. W stronę Marek, Aleje Solidarności i dalej Radzymińska. Na razie przejezdne i wyglądają całkiem przyzwoicie. Podróży bez korków życzy sponsor OptiTaxi. U nas cenę poznasz z góry. www.optitaxi.pl. Pogoda w Warszawie. Sponsorem prognozy pogody jest Herbalmed, producent suplementu diety Ginial Urit. Naturalne wspomaganie nerek i układu moczowego. W Warszawie ciepło, ale też niestety pochmurnie i deszczowo. Wawer i Żoliborz tutaj 20 stopni, a na Bemowie i Targówku 21, maksymalnie w ciągu dnia 26 stopni. Sponsorem prognozy pogody jest Herbalmed, producent suplementu diety Ginial Urit. Naturalne wspomaganie nerek i układu moczowego. Mobilizacja w Radiu Kolor. Zapraszają. Marchewkę, a teraz jabłuszko. A zaraz jem. Będzie dziś lało, będą burze, będą pioruny, będą grzmoty. Aktualnie w Warszawie i okolicach w tej chwili na termometrach 20 stopni. Najlepiej schować się zatem pod stołem, ja zawsze tak robię. Maksymalnie dzisiaj na Mazowszu 26 co, stopni. Co? Co? Co ty pod tym stołem tam robisz? Byś mnie lepiej uchronił. Dobrze. Good morning, boys and girls.
Aż na cybernetyki od Rzymowskiego do Taśmowej i w Dolinie Służewieckiej od Alei Rodowicza do Alei Sikorskiego, zatory także na wszystkich wjazdach, najgorzej w Łomiankach, Jabłonnie i Piasecznie. Reklama. Dzień Dziecka z radiem dla Ciebie w warszawskim Zoo. Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnego świętowania w programie koncerty, zabawy, moc niespodzianek i atrakcji oraz wielki finał konkursu Zaadoptuj zwierzaka. To wszystko w sobotę 4 czerwca w warszawskim Zoo. Czekamy na Was od godziny 11. Sponsorem Dnia Dziecka w warszawskim Zoo jest Mini Mini Plus. Bezpieczna telewizja dla dzieci. MiniMiniPlus.pl. Za reklamę dziękujemy. Musza, i spotkanie tak. Zapraszamy po mszy świętej. Usłyszycie Państwo, gdzie ewentualnie. Druga pilna sprawa. Organizujmy młodzież na Światowe Dni Młodzieży. Niech wezmą w nich udział maksymalnie wszyscy z naszych parafii, miejscowości, rodzin. Przecież nam zależy na młodzieży. To będzie wielki czas łaski z papieżem Franciszkiem, obecnością z nieba świętego Jana Pawła II, twórcy tych spotkań z młodzieżą. Przeciwnicy już straszą, że niebezpiecznie. Tak robili w Polsce, gdy przyjeżdżał do nas święty Jan Paweł II. Woodstock na przykład dla nich jest bezpieczny. A to spotkanie z Piotrem naszych czasów to niebezpieczeństwo. Dbajmy wszyscy o prawdziwe bezpieczeństwo i nie zmarnujmy czasu łaski. Wszyscy, wszyscy, starsi i młodsi, koledzy i koleżanki, pomóżmy młodzieży. Słyszałem, że podobno niektórzy radzą krakowianom, by na ten czas, na czas Światowych Dni Młodzieży, wyjechali z Krakowa, bo będą korki, bo będzie ciasno, bo jeszcze nie wiadomo co. To jest stara metoda niekochających Kościoła i świętego Jana Pawła II, a za życia nawet wrogowie, za przeproszeniem, wieszali się na nim. Trzecie, pilne zadanie. Już najwyższy czas. Organizujmy się na 25. pielgrzymkę rodziny Radia Maria na Jasną Górę do naszej Pani, Matki i Królowej. Ewangeliczni Siewcy, Polsko świętego Jana Pawła II. Mamy za co dziękować i o co prosić. Pielgrzymka ta niech będzie modlitewnym oblężeniem Jasnej Góry za Kościół i naszą ojczyznę Polskę. Ona teraz bardzo potrzebuje modlitwy. Hasło pielgrzymki: gdzie chrzest, tam nadzieja. Termin: sobota, 9 lipca, godzina 18, rozpoczęcie. Niedziela od godziny 8 godzinki, godzina 11, centralne, uroczyste świętowanie Eucharystii będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Niech nikt nie mówi potem. Nie mów potem. Teraz jest czas łaski. Nie wiemy, czy będziemy potem mieli szansę, ba, czy będziemy żyli. Nigdy nie odkładajmy czasu łaski. Zapraszamy wszystkich, dzieci, młodzież, dorosłych, Polskę świętego Jana Pawła II. Niech wszyscy będą takimi, jak on chce. Drodzy Państwo, ja się oczywiście dołączam do zaproszenia ojca dyrektora i zachęcam również do tego, by 9 i 10 lipca być na Jasnej Górze jako wielka rodzina Radia Maryja. Są już też tacy organizatorzy, którzy o tym bardzo intensywnie myślą i nadesłali do nas komunikaty, w jakich miejscowościach można zapisać się na naszą pielgrzymkę, więc już za chwilę te informacje. O uwagę proszę: Gdańsk, Brętowo, Limanową, także Poznań, Świebodzin, Bytosucha Góra, Sulancin i Szamotuchę. Yeah.
Słuchaj, ja to mu tutaj nie mogę nas, Panie, w krzew winnym w Twe życie i słowo nam dałeś, wywiodło nas w świecie. No, tak, ale wiesz, ja do Ciebie chodzę, pytam mnie, co ja nie wiesz, to do No. Tak zawsze weselej. No? Się potwierdza, że jest w tej starej i tak. No. No. A to będzie wszystko bliżej. Nawet na Podskarbińską można do 26 wsiąść. Nie, no ale 26 to jest blisko, bo jak on tu... No, daleko. No ja nie wiem, tam właściwie to jest też 22 jeździ, nie wiem czy ty wiesz, wsiąść na most i tego, no. No i to łazić po tych mostach. Dobra, to na razie, no w takim razie, to coś wiemy, na razie. Tak. O Jezus. Środa 10 czerwca, minuta po 10. W grupie Mangą Pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka decydują, czy przyjąć nowe propozycje porozumienia. Za chwilę połączymy się z reporterem TOK FM, który jest na miejscu. Komisja Europejska ma ponownie zająć się sytuacją w Polsce. Być może dziś wyda opinię w tej sprawie. 11 czerwca ulicami Białegostoku przejdzie marsz przeciwko nienawiści. Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie trwa referendum, w którym pielęgniarki mają zdecydować, czy przyjąć nowe propozycje porozumienia, które podczas nocnych negocjacji przedstawiła im dyrekcja szpitala. W Międzylesiu jest reporter TOK FM Michał Jędzura. Michale, czy jest szansa na zakończenie protestu jeszcze dziś? No tak, nadal czekamy na informacje, więc tak naprawdę nic nie jesteśmy w stanie w tym momencie powiedzieć. Pielęgniarki miały swoją decyzję ogłosić przed 10, ale to wszystko się jeszcze przeciąga. Wiemy, że referendum strajkowe rozpoczęło się dziś rano. Prawdopodobnie trwa teraz liczenie głosów. Z ostatnich informacji, jakie do nas docierają, wynika, że za kilkanaście, może kilkadziesiąt minut dowiemy się, jakiego wynik. Opcje są dwie. Albo strajkujące zgodzą się na propozycje dyrekcji, które padły dziś w nocy, albo strajk będzie trwał nadal, choć pojawiają się sygnały, że porozumienie jest blisko. Szefowa Związku Pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka mówiła mi, że dyrekcja stara się, ale nic nie jest jeszcze przesądzone. Nie wiemy, jakie są te nowe propozycje porozumienia, bo pielęgniarki wyszły z założenia, że najpierw same je przedyskutują, potem poznaje opinia publiczna. Jeszcze tylko dodam, że tutaj w Centrum Zdrowia trwa Dzień Dziecka. Widziałem wolontariuszy, którzy przynieśli maluchom prezenty, maskotki, zabawki i słodycze, no ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że najlepszym prezentem dla wszystkich byłoby przywrócenie normalności, czyli kompromis dyrekcji pielęgniarek i zakończenie strajku. Na decyzję w tej sprawie musimy jeszcze jednak poczekać. Dziękujemy, z nami był Michał Jędzura.
Przed południem ruszy posiedzenie Komisji Europejskiej, którego tematem będzie m.in. kryzys wokół Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Kolegium komisarzy zdecyduje o tym, czy przyjąć krytyczną opinię na temat praworządności w Polsce i według unijnych źródeł i jest to prawdopodobne. Wczoraj z wiceszefem Komisji Fransem Timmermansem rozmawiała premier Beata Szydło. Rzecznik rządu nazwał rozmowę dobrą i merytoryczną. Słuchasz informacji TOK FM. 11 czerwca ulicami Białegostoku przejdzie marsz, którego uczestnicy chcą pokazać, że miasto kojarzone ostatnio z rasistowskimi incydentami może być wolne od nienawiści i otwarte na różne kultury. Bardzo nam zależy na tym, żeby pokazać, że w Białymstoku są ludzie, którzy cenią zróżnicowanie kulturowe tego miasta. Inicjatorka marszu Katarzyna Sztop-Rutkowska nie ukrywa, że akcja ma być odpowiedzią na niedawną demonstrację ONR-u, który w Białymstoku świętował rocznicę swojego powstania. Organizatorzy promują marsz głównie na portalach społecznościowych. W nagłaśnianie inicjatywy włączył się m.in. pochodzący z okolic Białegostoku znany malarz Leon Tarasewicz. Z tej okazji nagrał specjalny film i mówi w nim m.in. tak. Chrystus nie był Londynem z błękitnymi oczami, ale miał śniadą cerę, miał czarne oczy i czarne włosy. A pierwszymi uchodźcami była święta rodzina. Swoje filmy obiecali nagrać też m.in. Danuta Kuroń i Agnieszka Romaszewska. Blisko 50 milionów złotych zarobiły Katowice na przekształceniu kompanii węglowej w Polską Grupę Górniczą. Taka kwota wpłynęła na konto Urzędu Miasta z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Grzegorz Kozioł. Katowice otrzymały 50 milionów złotych tylko dlatego, że to tu kompania węglowa miała swoją siedzibę, tłumaczy Maciej Stachura, rzecznik magistratu. Jest to podatek, który był należny, jak się okazało, Katowicom. 2% od wartości transakcji w związku z tym, że siedziba spółki znajdowała się w Katowicach. Należnego podatku domagały się miasta, na terenie których znajdują się kopalnie przejęte przez Polską Grupę Górniczą od kompanii węglowej. Katowice jednak nie zamierzają dzielić się pieniędzmi z innymi gminami. My o tą kwotę nie zabiegaliśmy, no dostaliśmy ją, takie są wymogi prawa. My też tej kwoty no, nie możemy od siebie rozdawać. Także Polska Grupa Górnicza wyjaśniała, że nie ma wpływu na obowiązujące przepisy podatkowe. Natomiast, jak przypomina, co roku do gmin górniczych od kompanii węglowej, a teraz Polskiej Grupy Górniczej, wpływa 219 milionów złotych. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM. Przewodniczący Organizacji Państw Amerykańskich ogłosił pilne spotkanie w sprawie kryzysu politycznego w Wenezueli. Były szef dyplomacji Urugwaju Luis Almagro zarzuca władzom w Caracas, że łamią zasady demokracji i domaga się zgody na przeprowadzenie planowanego przez opozycję referendum w sprawie odsunięcia prezydenta Wenezueli od władzy. Nicolás Maduro, nazwany przez Almagro małym dyktatorem, już odpowiedział na krytykę. Panie Almagro, może pan sobie wsadzić swoją demokratyczną kartę tam, gdzie panu pasuje. Wenezuela to suwerenny kraj i nikt nie będzie nam mówił, że mamy przestrzegać jakichkolwiek zapisów. Rada Organizacji Państw Amerykańskich zbierze się między 10 a 20 czerwca i omówi sytuację w Wenezueli, gdzie poza kryzysem politycznym pogłębia się także potężny kryzys gospodarczy. Żeby zawiesić kraj w prawach członka, potrzebne jest głosowanie przedstawicieli wszystkich 34 krajów zrzeszonych i większość 2/3 głosów. Najlepszy piłkarz świata, Leo Messi i jego ojciec będą jutro zeznawać we własnej sprawie przed sądem w stolicy Katalonii. Są oskarżeni o oszustwa podatkowe, a ich proces ruszył wczoraj. Kamil Gapiński. Prokuratura oskarża największą gwiazdę Barcelony o unikanie płacenia podatków. Messi miał narazić skarb państwa na utratę ponad 4 milionów euro. Za to przestępstwo może mu grozić nawet do 2 lat więzienia. Taki sam wymiar kary może otrzymać ojciec piłkarza, który, jak twierdzi prokuratura, prowadził sprawy finansowe syna i to właśnie on nie wpłacił odpowiedniej sumy na rzecz skarbu państwa. Messi, który będzie zeznawał w czwartek w sądzie, musiał zrezygnować z pełnego cyklu przygotowań Argentyny do turnieju Copa America i przyleciał we wtorek z USA do Hiszpanii. To nie pierwsza taka wpadka piłkarza. W 2013 doszło do podobnej sytuacji, w wyniku której Messi musiał zapłacić ponad 4 miliony euro zaległego podatku. Kamil Gapiński, TOK FM. Argentyńczyk jest wciąż najlepiej zarabiającym piłkarzem świata. W zeszłym roku gwiazdor Barcelony wzbogacił się o 74 miliony euro. To kolejne informacje Radio TOK FM o 10.20. Pogoda. Burze będą przechodzić dziś przede wszystkim nad zachodnią częścią kraju, w kujawsko-pomorskim i łódzkim będzie też padać. Na termometrach od 24 stopni w Poznaniu i Białymstoku, przez 25 w Łodzi, Warszawie i Katowicach, do 26 w Krakowie, Wrocławiu i Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łosiczka, program Owczarek. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. W studio goście profesor Waleria Hryniewicz, konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Profesor Marek Gniatkowski, Narodowy Instytut Leków. Dzień dobry. Dzień dobry, pan.
Dzień dziecka dzisiaj, a więc zapewne przynoszą Państwo jakieś dobre informacje, prezenty dla dzieci i dorosłych, nie? To być może są to złe informacje. Jakby niekoniecznie mamy dobre informacje na Dzień Dziecka. Ale ważne na pewno. Bardzo ważne. Takie ostrzegające. Kogo i przed czym, pani profesor? Znaczy, my walczymy w tej chwili z antybiotykoopornością, ale przede wszystkim ze świadomością ludzi, że coś się złego dzieje z antybiotykami. To znaczy, że bakterie kumulują swoją wiedzę, kształcą się, jak uciekać przed antybiotykami. I niestety wypracowują coraz bardziej wyszukane, wspaniałe dla nich mechanizmy oporności, które powodują, że coraz więcej mamy trudności ze skutecznym leczeniem zakażeń. I to jest nasze w tej chwili największe zmartwienie i tym się zajmujemy i staramy się nie tylko pracować nad tym w laboratorium, ale upowszechniać tę wiedzę wśród społeczeństwa, wśród lekarzy. Próbujemy zachęcić decydentów, żeby inwestowali więcej pieniędzy w walkę z tym problemem, żeby się edukowali wszyscy, ponieważ zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia z 2014 roku możemy mieć naprawdę nieprawdopodobnie poważne, złe skutki dla zdrowia społeczeństwa, w tym polskiego też, z powodu narastającej oporności bakterii na antybiotyki. Ja trochę Państwu nie zazdroszczę, dlatego że o tej narastającej antybiotykooporności rozmawiamy już od jakiegoś czasu. I za każdym razem, tak mi się wydaje, odbiór jest taki, że to znowu jakaś kometa ma uderzyć w ziemię i znowu powiedzieli, że przeszła bokiem i świat odetchnął z ulgą i już po 10. komecie wszyscy mówią, no to na pewno znowu przejdzie bokiem i znowu nas postraszą w mediach i znowu kometa ominie nas o miliard lat świetnych i tak będzie. A tymczasem sprawa jest poważna. Sprawa jest poważna, dlatego że my często zapominamy o tym, że bakterie są rzeczywiście organizmami żywymi, które bardzo szybko ewoluują, że my stosując antybiotyki na dużą skalę, no zresztą jakby musimy to robić, bo przecież musimy leczyć zakażenie, ale często też ich nadużywając często w sposób niekontrolowany, używając nie tylko w medycynie ludzkiej, ułatwiamy tę ewolucję, stwarzamy taką ciągłą presję selekcyjną, która spontanicznie mutujące bakterie jak gdyby wybiera z tych populacji i ułatwia im przeżywanie. Co jakiś czas pojawiają się coraz to nowe warianty opornych bakterii i tutaj ostatnie rozmowy nasze, jak rozmawialiśmy z panem redaktorem, poświęcone były tak zwanym karbapenemazom, takim enzymom, które likwidują skuteczność antybiotyków, które przez jakieś ostatnie 20-30 lat były uważane za taki ostatni wentyl bezpieczeństwa. Owe karbapenemazy spowodowały, że ta rola tych leków, zwanych karbapenemów, zaczęła już maleć, zaczęła się mocno kurczyć. W związku z tym sięgnięto wówczas po pewien stary lek, taki, który już był znany chyba pani profesor od 60. lat, czy nawet nie od 50., a który ze względu na swoje dosyć słabe właściwości jako taką toksyczność wobec organizmu ludzkiego był już bardzo dawno temu zarzucony. On stał się znowu takim lekiem ostatniej szansy z chwilą, gdy rola owych karbapenemów zaczęła maleć. I nagle okazuje się, że to w listopadzie ubiegłego roku, że w Chinach wyizolowano znowu kolejne szczepy bakteryjne, które nauczyły się być oporne znowu na ten lek. I to znowu w wybitnie niebezpieczny sposób, to znaczy w taki sposób, że cecha ta może być przekazywana z jednej komórki bakteryjnej do drugiej, z jednego szczepu do drugiego, z jednego gatunku do drugiego. To była taka rzecz no, w zasadzie bezprecedensowa, bo jak się popatrzy na kolejne wydania jednego z najważniejszych czasopism w dziedzinie epidemiologii zakażeń, The Lancet Infectious Diseases, to oni poświęcili niemal całe numery w listopadzie, w grudniu, publikując kolejne doniesienia, bo w ślad za tym w Chinach, dzięki niesamowitemu usprawnieniu, udoskonaleniu metod badawczych, no cały świat się nagle rzucił na swoje kolekcje, zebrane już nawet od kilku lat drobnoustrojów,
i zaczął je, że tak powiem w cudzysłowie, przeczesywać, nagle się okazało, że one już były obecne, nawet już i od 10, a czasem nawet może i od 30 lat w różnych miejscach, najczęściej wśród drobnoustrojów pochodzenia zwierzęcego, czyli tych grup, które wywoływały, które były izolowane od chorych zwierząt. No niestety, bakterie potrafią przeskakiwać ze zwierząt na ludzi i to jest zjawisko bynajmniej nie marginalne. Te pule szczepów zwierzęcych, szczepów ludzkich do pewnego stopnia są rozłączne, ale też w dużej mierze się potrafią pokrywać. No i to jest jak gdyby taki, to się stało w pewnym sensie takim tematem, takim hitem, dajmy na to ostatnich paru miesięcy. Pierwszy taki szczep również udało się nam zidentyfikować w Polsce. On pojawił się w październiku ubiegłego roku. I taką nawet mamy dzisiaj przyjemną informację, znaczy dla nas przyjemną, że właśnie też zaakceptowano nam do druku publikację donoszącą o wyizolowaniu tego szczepu, jego scharakteryzowaniu. I kiedy się ukaże? W ciągu 10 dni, ale ja może jeszcze bym jedną rzecz dodała do wypowiedzi pana profesora, że te mechanizmy oporności, te niebezpieczne, o których była mowa, dołączają do już istniejących. I te bakterie, które wypracowały te najnowsze, karbapenemazy, teraz oporność na kolistynę, one już mają całą masę tych oporności, czyli oporność na wiele, wiele innych leków. Czyli tutaj rzeczywiście, tak jak pan profesor powiedział, te karbapenemazy jakby niszczą nam leki ostatniej szansy. Jakby już nic nowego nie mamy i niewiele wydaje się być w trzeciej fazie badań klinicznych. To jak to się dzieje, że takie maluchy przewyższają intelektem, powiedziałbym, homo sapiens? To jest przede wszystkim, tu użyję takiego sformułowania, genetyka wielkich liczb, ponieważ bakterie są organizmami jednokomórkowymi. W związku z tym, jeśli potraktujemy jedną komórkę jako jeden organizm, a rzeczywiście tak jest, no to możemy sobie śmiało wyobrazić, jak jest gigantyczna na świecie masa, populacja każdego gatunku bakterii. W każdym z tych organizmów może się pojawiają się pewne mutacje, one stale ewoluują. One nie tylko mutują, dlatego że one też pobierają DNA z zewnątrz, od innych komórek, a w tym DNA znajdują się już gotowe do działania geny kodujące oporność. Tych mechanizmów genetycznych, za pomocą których bakterie zmieniają swoje właściwości, nabywają nowe, czasem tracą, jest olbrzymia różnorodność, one potrafią być niezwykle efektywne. A jeszcze jak wspomniałem na początku, jeżeli mówimy o tej zmienności w aspekcie nabywania lekooporności, no to my dodatkowo jeszcze tę ewolucję przyspieszamy przez właśnie niesamowite następne stosowanie antybiotyków. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radio Tok FM. Profesor Waleria Kliniewicz, profesor Marek Gniatkowski w studio. Informacje o 10.20, już za chwileczkę po informacjach wracamy do superbakterii i antybiotyków. Akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomości lub statku wpisanego do rejestru. Gdy termin zapłaty... Spokojnie, poradzimy. O prawach konsumenta, produktach finansowych, kruczkach w umowach i trudnym języku ekonomii. Krótko i konkretnie. Poradnik finansowy TOK FM. Od poniedziałku do piątku po 10.55. Zapraszam. Aleksandra Dziadykiewicz. Reklama. Ujdź. Dobrze, że przypomniałeś. O, fresh, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie Lokomotiv. Nie wiem, zawsze brał inne. Moja żona mówi, że Lokomotiv jest najlepszy. O nim młody nie haftuje, nie jest zmulony. I nie przysypia. Przekonaliście mnie. Syro macie. Lokomotiv, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop już od trzeciego roku życia. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv, bezpieczna podróż bez skutków ubocznych. Zmniejsza odczucia wymiotne i ogranicza skutki uboczne podróży.
Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 zaprasza na cały czerwiec we Wrocławiu. Dziesiątki niezwykłych wydarzeń, wystaw, koncertów i atrakcji kulturalnych przez cały miesiąc. Między innymi Poczuj wrocławskie flow, dzień spektakularnych wydarzeń nad Odrą, koncert Davida Kilmura, mecenasem występu jest Bal Zachodni Rubeka, kultura na widelcu, hiszpańska noc z Carmen, mega widowisko operowe. Szczegóły na www.wroclaw2016.pl. Sięgnij po nowe wydanie miesięcznika Magnolia, a dowiesz się, co posadzić na skalniaku, jakie rośliny mogą zastąpić cukier, które kwiaty wabią motyle i co zrobić, by ogród lub taras był bardziej kameralny. A na koniec psychozabawa. Wybierz swój ulubiony kwiat i dowiedz się, co mówi o tobie. Miłej lektury. Anna Landowska, redaktorka naczelna. Charaktery? Słucham. Jestem regularnym czytelnikiem od lat Charakterów. Jest to pismo znakomite. Poziom europejski. Pismo o szerokim profilu. Zachęcam wszystkich do czytania Charakterów, ponieważ podobnego pisma w Polsce nie ma. Jest was myśliwski. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątroby. Kochanie, na wątroba, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. 20 litrów? Paliwo Miles Plus? Tak, na Miles to jadę przecież do 3% dalej. A teraz też taniej. Z rabatem nawet do 40 groszy za litr. W programie Ekstra. Wspaniale. Miles. Tylko na stacjach Statoil. Jeden rower wiosny nie czyni, ale cała kolekcja już tak. Rowery, odzież, akcesoria do kupienia w sklepach Skiteam. Także na razie 0%. Piut, wyróżnij się. Sprawdź na skiteam.pl. Magazyn Kuchnia poleca warzywa z kolekcji dla smakoszy, a w nim 110 potraw z młodymi warzywami, 25 doskonałych sosów, dipów i humusów, a także sycące sałatki wegetariańskie i z mięsem. Warzywa magazynu Kuchnia już w kioskach. Twoje stopy mogą być atakowane przez różne rodzaje grzybów. Dlatego zastosuj aerozol kosmetyczny Stepper, który zawiera aż 5 substancji aktywnych. Niezależnie od tego, jakie grzyby zaatakują twoje stopy, aerozol Stepper będzie najlepszym rozwiązaniem. Stepper. Grzybicy nie przepuści. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 10.20, Michał Poplękowski, zapraszam. Na nowo ruszają negocjacje między dyrekcją Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie a strajkującymi pielęgniarkami. Rozmowy po kolejnej już turze mediacji zostały zawieszone o 3 nad ranem. Pielęgniarki chcą więcej zarabiać, mieć lepsze warunki pracy. Ponad 88 milionów obywateli Unii Europejskiej w wieku od 15 do 64 lat nielegalnie zażywało narkotyki. Wynika z ogłoszonego w Lizbonie dorocznego raportu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. Wśród głównych wniosków europejskiego raportu narkotykowego eksperci podkreślili wzrost konsumpcji marihuany, odrodzenie rynku tabletek ekstazy, a także rozwój sprzedaży narkotyków przez internet. Miss Turcji z 2006 roku została skazana na 14 miesięcy więzienia w zawieszeniu za publiczną obrazę prezydenta Recepa Erdoğana przez udostępnienie na Instagramie poematu satyrycznego na jego temat. Sąd w Stambule uznał 27-letnią modelkę za winną obrazu urzędnika państwowego, ale zawiesił wyrok pod warunkiem, że podobny czyn się nie powtórzy w ciągu 5 lat. Informacje kulturalne. Patrycja Wanat, zapraszam z Krakowa, gdzie trwa Krakowski Festiwal Filmowy. Wieczorem nagrodę specjalną Smoka Smoków odebrał tu Marcel Łoziński, reżyser, dokumentalista i pedagog. Łoziński urodził się w 1940 roku w Paryżu, kończył Wydział Reżyserii w Szkole Filmowej w Łodzi. To jeden z najbardziej znanych i nagradzanych polskich filmowców. W 1994 roku był nominowany do Oscara za film 89 mm od Europy. 82 lalki, 850 rekwizytów i 16 miesięcy zdjęć. Dziś z okazji Dnia Dziecka swoją premierę będzie miał nowy polski serial dla najmłodszych widzów Rodzina Treflików. Przygotowana przez studio Trefl produkcja została wykonana w technice animacji lalkowej, opowiada animator Rodziny Treflików Piotr Fitzner.
około sekundy animacji, to jest godzina mojej pracy. W sekundę Treflik robi około 3 kroków, czyli jeżeli mamy zrobić powiedzmy 10 kroków, to wtedy ja będę potrzebował na to około 3 godzin i kwadransa, tak? W czasie rzeczywistym. W tradycyjnej technice animacji lalkowej pomaga nowoczesna technologia. Niektóre elementy lalek można przygotować w programie graficznym i potem wydrukować je za pomocą drukarki 3D, mówi Jacek Mazur. Kiedyś lalki tylko chłapały, otwierały buzię w górę i w dół, a teraz możemy nimi uśmiechnąć, zadziewać, zrobić ołów, jakieś literki, które były wtedy trudne do zrobienia. Zrealizowane w technice animacji lalkowej serial dla dzieci Rodzina Treflików można oglądać od dziś w kanale TVP ABC. Polscy artyści pomogą kuchni konfliktu. Malarze, projektanci i graficy oddali swoje prace na aukcję, z której dochód zostanie przeznaczony na mobilną, uchodźczą restaurację. Będzie to miejsce, gdzie narodowe potrawy będą gotować mieszkający w Polsce cudzoziemcy pochodzący z terenów, na których toczą się konflikty zbrojne. 30 czerwca na aukcji w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie będziemy mogli kupić prace m.in. Wilhelma Sasnala, Honoraty Martin i Marka Raczkowskiego, w sumie około 50 dzieł. Kolejne informacje na antenie Radia Tok FM o 10.40. Zapraszam. Pogoda. Burze dziś przede wszystkim w zachodnich regionach kraju, w kujawsko-pomorskim i łódzkim. Oprócz tego chmury na przemian ze słońcem i miejscami przelotne opady. Na termometrach od 24 stopni w Poznaniu i Białymstoku, przez 25 w Łodzi, w Warszawie i Katowicach, do 26 w Krakowie, we Wrocławiu oraz Szczecinie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, profesor Marek Gniatkowski, Narodowy Instytut Leków, profesor Waleria Chryniewicz, konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej. Co działać, jak zapytał klasyk związany z walką z antybiotykoopornością, bakteriami, wirusami. No bo rozumiem, że są można... Już facet nie udaje, proszę Państwa, tutaj prawosławnego, bo tutaj prawosławnego to nie ma ani jednego, ani tutaj w studio na Czerskim, w studiu Czerski 8 na 10, tam skąd Radio Tok FM nadaje, ani w ogóle. Warszawa jest moherowa i prawosławnych się nie podrobi, o Białymstoku się wspomina, ale tam właśnie jest głównie prawosławie. No, tego prawosławia tam jest bardzo dużo. Anglo-Ameryka, Białystok jest takim miejscem bardzo wielokulturowym, proszę Państwa. Ja tutaj nie potrzebuję, żeby oni wciskali kit ludziom, że tam jakoby jakaś wojna jest. No, największa wojna to jest tutaj w Warszawie, bo sami sobie, jako te bakterie, sami sobie dokuczają, no kto, warszawiacy, wystarczy wejść do tramwaju. Jaki zgrzyt jest w tym tramwaju, no po jeździe stołecznego miasta Warszawy. Jaki zgrzyt, jaki tumult, jakie to wszystko jest straszne. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra, chcemy Państwu powiedzieć, że robimy tutaj na Saskiej krótką przerwę. Tam na końcu. Także Państwo zobaczą, że jak na wojnie. Zarazki w szpitalach bardzo niebezpieczne, odporne, szybko się przekształcają, które przechodzą. No i to od rana. Z antybiotykoopornością są poszczególne specjalizacje, chociażby mikrobiologia lekarska, choroby zakaźne, epidemiologia. Jest dramatyczny brak specjalistów w tej dziedzinie, nie tylko w Polsce szczególnie dramatyczny, ale na świecie, czyli nie mamy wystarczająco wykształconej kadry, która by sprostała tym nowym wyzwaniom. Mamy w tej chwili tendencję do wyprowadzania laboratoriów mikrobiologicznych ze szpitali, a więc to, co pan profesor mówił, bardzo ważne rozpoznanie problemu jak najszybciej, bo jeśli rozpoznamy, że mamy do czynienia z tym dramatycznym drobnoustrojem, który jest tak wieloantybiotykooporny, to musimy działać natychmiast, bo inaczej on się rozprzestrzeni i wtedy mamy
trudniej, musimy zainwestować więcej pieniędzy i narażamy pacjentów na konsekwencje tego zakażenia. Dlaczego się wyprowadza laboratoria ze szpitali? Bo taniej? Bo tak dyrektorzy uważają, że to jest taniej. Nie myślą, co się z tymi próbkami od pacjentów dzieje, że opóźnia to podjęcie właściwych działań, nie tylko terapeutycznych, ale również przeciwepidemicznych. Taka jest tendencja outsourcing wszystkiego, ale laboratoriów z dużych szpitali wyprowadzać absolutnie nie wolno. Laboratoria zewnętrzne, komercyjne, one często mogą bardzo dobrze działać, jeśli chodzi o sam, powiedzmy, przebieg procedury diagnostycznej. One potrafią świetnie też wykrywać, potrafią szybko wykrywać, szybko informować personel danego szpitala o tym, co zostało wyhodowane od danego pacjenta. Natomiast problem też często polega na tym, że te laboratoria się niekoniecznie, z reguły nie czują związane emocjonalnie z danym szpitalem. One nie są angażowane w działalność na przykład w dochodzenia epidemiologiczne na terenie szpitala, gdzie bardzo często w tak zwanych zespołach do spraw kontroli zakażeń szpitalnych powinien być, musi być kierownik laboratorium diagnostycznego. Często przecież popiera laboratorium informuje o tym, że w danym szpitalu, na danym oddziale istnieje ryzyko, istnieje podejrzenie, że tam wystąpiła, że tam wybuchła jakaś epidemia. W związku z tym tu jest ten problem jak gdyby tego, nazwijmy też takiego właśnie emocjonalnego związku, zaangażowania się mikrobiologa, diagnosty w to, co się dzieje na terenie danego szpitala. Czy jesteśmy częścią zespołu, czy jesteśmy po prostu... Tak, czy po prostu wykonujemy pewną usługę, wykonujemy ją, przesyłamy wynik, idziemy do domu i nas już nic więcej tak naprawdę nie interesuje. Także to w przypadku zwłaszcza tych wielkich szpitali, gdzie rzeczywiście więcej się może dziać i z reguły się więcej dzieje, jeśli chodzi o całą, powiedzmy, tę epidemiologię szpitalną, no jest to dość krytyczny tak naprawdę element. A jak bezpieczne są szpitale? Albo jak niebezpieczne? No, myślę, że to bardzo... Czy przywołują Państwo piątą poprawkę do Konstytucji Amerykańskiej? To będzie bardzo zależało od tego, od konkretnego już szpitala, to znaczy przede wszystkim od regionu świata, od konkretnego kraju. Od procedur, jakie tam istnieją, od świadomości. Myślę o takim konkretnym kraju o nazwie Polska. No to myślę tutaj znowu pani profesor będzie wiedziała więcej, ale sądzę, że jest dość duże zróżnicowanie. To znaczy znajdzie pan i takie. Takie, w których od tej strony, nazwijmy to, epidemiologicznej, jest całkiem bezpiecznie i można je wskazać jako takie, które świetnie sobie potrafią radzić z tymi problemami. I my znamy dziesiątki przykładów takich szpitali, które poinformowane o tym, czy też one same najpierw już podejrzewały, a myśmy im w tak zwanym Krajowym Ośrodku Referencyjnym do spraw lekowrażliwości drobnoustrojów potwierdzili tę informację, potrafili sobie z tym naprawdę świetnie poradzić. No i niestety są też takie, w których dzieje się całkiem kiepsko. To było zresztą świetnie widać, widać na dzień dzisiejszy, w związku z pojawieniem się w Polsce z najbardziej niebezpiecznego z dotychczas znanych mechanizmów oporności, czyli karbapenemas, tak zwanych New Delhi. I tu ta sytuacja wymagała bardzo ważnych, szybkich działań i współpracy z ośrodkiem referencyjnym, a także na terenie szpitala, ponieważ te szczepy bardzo szybko mogą się rozprzestrzeniać i może być sytuacja trudna do opanowania. Tu notabene możemy nawiązać do zagajenia pana redaktora, do tego, że czasem nazwa jakiejś bakterii, no w tym przypadku konkretnego mechanizmu oporności, może spowodować niezły szum. Tak było właśnie w przypadku New Delhi. Enzym ten został wykryty przez wybitnego epidemiologa, mikrobiologa brytyjskiego, profesora Timothy Walsha, naszego zresztą bardzo dobrego przyjaciela, który wyizolował, który zidentyfikował bakterię zawierającą właśnie tę karbapenemazę typu New Delhi u pacjenta, który był hospitalizowany w Szwecji, ale który wrócił po zabiegu medycznym dokonanym w Indiach. Później on szybko zorientował się, że takich przypadków jest więcej i zwłaszcza w Wielkiej Brytanii.
dostał cały szereg też szczepów bakteryjnych z Indii, Bangladesz i Pakistanu. Po prostu zorientował się, że tam się rozwinęło w sposób niekontrolowany i niewidoczny przez pewien czas dla świata. Niewidoczny dotychczas. Bardzo niebezpieczne zjawisko. No i on nazwał, że ludzie jak bakterie nienawidzą się tu w Warszawie, dlatego z Wilna, Alina Lasota, ona już nie przyjedzie, bo ona nie ma ochoty. Dyplomatycznych między Indiami i Wielką Brytanią. Tim Walsh stał się pewnego rodzaju persona non grata w Indiach. Oficjalne czynniki rządowe w Indiach domagały się oficjalnie od redakcji najważniejszych czasopism naukowych na świecie wycofywania, czy też nie przyjmowania jego artykułów i nie publikowania nazwy, zmiany nazwy tego enzymu, twierdząc, że on w żaden sposób nie udowodnił, że faktycznie te bakterie w cudzysłowie narodziły się w Indiach. No niestety przegrali, dlatego że lawinowa masa doniesień o kolejnych przypadkach, kolejnych i kolejnych doniesień izolacji tych drobnoustrojów od osób, które podróżowały, wracały albo na przykład podróżowały z krajów subkontynentu indyjskiego do Australii, do Europy Zachodniej, do Kanady, do Stanów Zjednoczonych i Brazylii, spowodowało, że już w ogóle nie było o czym mówić. Także tak zresztą w pewnym momencie się jakby z tym pogodzili. Także wiemy, że około 30% populacji Indii, Pakistanu jest skolonizowanych w przewodzie pokarmowym tymi drobnoustrojami. Ten temat był potem dyskutowany w najpoważniejszych czasopismach, na przykład w Nature. Były dyskusje na temat tego, jak nazwa genu może wywołać, za przeproszeniem, pewnego rodzaju swąd w środowisku naukowym, ale nie tylko naukowym, bo w ogóle w przestrzeni publicznej. No, wrócimy do... Także Uniwersytet Warszawski to jedno wielkie G. Profesor Marek Gniatkowski, profesor Waleria Hryniewicz w studiu. Stąd wszędzie powstaje, jeżeli się nie ma podstawowej wiedzy psychologicznej, która jest w Biblii, proszę Państwa. No właśnie wysłałam tę Lidię von Lipski, proszę Państwa, która strasznie się dziwiła, że ja mówię, o czym to ja mówię, że ten Zelewski z krzyżami chodzi, na pielgrzymkę poszedł i to. A ona mówi, no trzeba tolerancyjnie, trzeba się do tego dostosować. Ja mówię, linia mysia, niech sobie robi co chce, ale przecież jak ludzie nie wierzą w krzyż, no krzyż nie jest symbolem Polski przecież, prawda? Godło prędzej, ale przecież nie krzyż. I tutaj, proszę Państwa, aby się nie dać zbić z pantałyku, że jak chcą nas oszukać, proszę Państwa. No, Manasesa potrzeba ostatnich rozdziałów drugiej księgi królewskiej, proszę Państwa, królów, jak doszło do tego nieszczęścia, że Żydów uprowadzili do Babilonu, do niewoli, to było aż 70 lat. Ja tyle nie mam. No i jeszcze długo nie będę mieć. Proszę Państwa, oni byli tyle czasu w niewoli w Babilonii. Sedekiaszowi wydłupano oczy, no z powodu bałwochwalstwa, bo kapłani zawiedli, królowie patrzyli przez palce na to wszystko. Tak, tak, módlmy się, tak, tak, Pan Bóg. A tego Pana Boga wcale nie było, bo oni zachowywali się, Izraelici, Żydzi wtedy tak, jakoby Jahwe opuścił kraj. Wielokrotnie to czytamy w Biblii. Oni mówią, że w ciemnych miejscach różne rzeczy robią takie i mówią, że Jahwe nas nie widzi, bo Jahwe opuścił kraj. Tutaj trzeba byłoby poczytać dużo z księgi Ezechiela. Proszę Państwa, u nas są u świadków opracowania na temat księgi Ezechiela, na temat Rydwanu, czyli organizacji Bożej w ruchu, bo to niektórzy to nawet pojęcia zielonego nie mieli. Co to jest, czym jest ten Rydwan? Także proszę Państwa, zapraszamy do reklamy, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Eurokoncita Barbie. Są eksponadarzy. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez noc przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzuchu. Ja dopinam spodu z tymi butami.
nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że te problemy spowodowane są gromadzeniem wody w organizmie? Hydrominum. Suplement diety Hydrominum zawiera naturalne składniki, które usuwają nadmiar wody z organizmu, łagodzą wrażenie poczmienia, ułatwiają odchudzanie, a dodatkowo zwalczają celulit wodny i pomagają usuwać toksyny. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Wiesz, ile waży 82,5 miliarda euro? My też nie wiemy, ale wiemy, jak je zdobyć. To super proste. Wystarczy słuchać radia TOK FM. Dowiesz się, jak skorzystać z funduszy europejskich na lata 2014-2020. Gdzie znaleźć dofinansowanie? Jak przygotować i złożyć wniosek? Polska w homofobicznej każdy poniedziałek o 12.40. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 10.40, Michał Poklękowski, zapraszam. Komisja Europejska zdecyduje jeszcze dziś, czy przyjąć opinię o zagrożeniach dla rządów prawa w Polsce w związku ze sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Według unijnych źródeł prawdopodobnie opinia zostanie przyjęta. Na cotygodniowym posiedzeniu komisarzy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który od stycznia prowadzi z Polską dialog w ramach procedury ochrony praworządności, zda relacje z ostatnich kontaktów z władzami w Warszawie na temat możliwości rozwiązania kryzysu wokół Trybunału. Do tego tematu obszerniej wrócimy w informacjach Radia TOK FM już o 11. Słuchasz informacji TOK FM. Rząd Danii ogłosił projekt ustawy przewidujący, że zagraniczni kaznodzieje szerzący nienawiść będą mieli zakaz pobytu w tym kraju, a w przypadku obywateli państw unijnych zostaną objęci nadzorem, podaje AFP, zauważając, że działanie to jest wymierzone w radykalnych imamów. Rząd w Kopenhadze odpowiada w ten sposób między innymi na serial dokumentalny pokazany w marcu przez duńską telewizję, w którym ujawniono, że imamowie w 8 meczetach w Danii nakłaniają muzułmanów do nielegalnych praktyk, takich jak kamienowanie kobiet, kary cielesne czy bigamia. A tak zwane państwo islamskie wezwało muzułmanów do niszczenia anten i odbiorników telewizji satelitarnej, aby wrogie stacje nie niszczyły ich wierzeń i nie kalały ich etyki. Agencja Reutera zwraca uwagę, że dżihadyści ogłosili to wezwanie w czasie, kiedy na ich bastiony Rakkę i iracką Faludżę prowadzone są intensywne ataki koalicji. I na tym kończymy. Kolejne informacje u nas w Radiu TOK FM o 11.00. Zapraszamy. Pogoda. Burze dziś przede wszystkim w zachodnich regionach kraju, w kujawsko-pomorskim i łódzkim. Oprócz tego chmury na przemian ze słońcem i miejscami przelotne opady. Na termometrach od 24 stopni w Poznaniu i Białymstoku, przez 25 w Łodzi, w Warszawie i Katowicach, do 26 w Krakowie, we Wrocławiu oraz Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łosiczka, program Owczarek, studio profesor Waleria Chryniewicz, konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, profesor Marek Nawkowski, Narodowy Instytut Leków. Im dłużej rozmawiamy, tym bardziej jestem przerażony. My to od dawna jesteśmy przerażeni. No bo tak myślę, że jesteśmy w jakiejś matni, z której już w ogóle nie ma wyjścia. Może trzeba się położyć i już czekać spokojnie na New Delhi. Trzeba działać. Nie, z tego można wyjść, z tego można wychodzić. I tutaj nawiążę do tego, co wcześniej pani profesor mówiła. To była oczywiście taka bardzo już wyczerpująca wypowiedź. Zasadnicza, którą można streścić, są trzy zasadnicze strategie działań, które muszą być podejmowane łącznie na różnych szczeblach, które mogą prowadzić do tego, że sytuację zakażeń można trzymać pod kontrolą. Są takie przykłady na świecie. Niedościgłym wzorem pozostają oczywiście kraje skandynawskie, ale przede wszystkim chodzi o to, że musi być monitorowanie, musimy wiedzieć, z czym walczymy i to musi być robione na poziomie oddziału, szpitala, i na bieżąco, miasta, kraju, regionu, kontynentu, świata. To musi się dziać w stałej takiej wymianie międzynarodowej, krajowej i tym podobne. Muszą być
bardzo mocno doskonalone, pilnowane, utrzymywane w rygorze działania systemów do spraw kontroli zakażeń w poszczególnych miejscach, w poszczególnych szpitalach. I tu znowu najlepiej, jeśli się to dzieje w sposób skoordynowany w skali znowu kraju, regionu, miasta, ponieważ pacjenci tak bardzo przemieszczają się pomiędzy szpitalami, pomiędzy nawet miastami, często na duże odległości, że no musi jeden szpital informować drugi szpital o tym, że opuszcza go pacjent, który był czy jest skolonizowany takim, a nie innym drobnoustrojem, żeby ten drugi szpital, do którego ten pacjent trafi, za tydzień, kilka tygodni, za miesiąc, pół roku czy rok nawet później, żeby wiedział, że ten pacjent, że istnieje ryzyko, że on wniesie taki drobnoustrój z kolei do naszego szpitala. Czyli to znowu się musi dziać w sposób skoordynowany. No i trzecia sprawa, no ale to już jest jak gdyby taki troszeczkę inny szczebel, to już jest kwestia środowisk naukowych, to jest kwestia przemysłu farmaceutycznego, czyli ciągła praca nad nowymi lekami, nowymi podejściami terapeutycznymi. No i jeszcze bym dodała, restrykcyjna polityka antybiotykowa na każdym szczeblu. Nie tylko w szpitalu, ale również w praktyce pozaszpitalnej, ograniczenie niepotrzebnego stosowania antybiotyków, ponieważ nadużywamy w każdym obszarze naszego życia, w każdym miejscu nadużywamy. Jesteśmy, bagatelizujemy ten problem i to jest następny element, który naprawdę musi stać się kontrolowany i musi być uświadomiony problem. Ludzie nie zdają sobie sprawy zagrożenia, bo to jest zagrożenie niewidoczne. Trudno im wyobrazić, że nie mamy antybiotyku, który jest skuteczny. Nie widać przecież tego zagrożenia i to trzeba uświadamiać, a więc działanie w społeczeństwie, działanie wśród profesjonalistów i musimy mieć bardzo, bardzo mądre decyzje polityczne i ze strony resortu zdrowia odpowiedzialnego za to wszystko. I ja tu chciałbym nadmienić, że znowu w naszym kraju też można podać znakomity przykład tego, jak można sobie poradzić z trudną sytuacją w tej dziedzinie, o której mówimy. Jeżeli rzeczywiście się weźmiemy w garść, weźmiemy się do roboty i się świetnie zorganizujemy i wszyscy się podporządkujemy bardzo, że tak powiem, wymagającym procedurom. To jest to, co się wydarzyło mniej więcej od połowy 2014 roku w Poznaniu i okolicach Poznania. New Delhi? Oni walczyli z bardzo szybko rozwijającą się epidemią New Delhi. W pewnym momencie, jak się już zorientowali, że to się wszystko toczy w sposób niekontrolowany i że ci pacjenci im przepływają i że coraz więcej szpitali w mieście i w okolicach odnotowuje takich pacjentów, a w niektórych szpitalach to już po prostu są dziesiątki pacjentów w skali miesięcy, to się rzeczywiście wzięli w garść i zajął się też tym wojewódzka inspekcja sanitarno-epidemiologiczna i zespoły do spraw kontroli zakażeń wszystkich szpitali i wyznaczyli sobie też bardzo sprawnego koordynatora całej tej akcji. I to rzeczywiście zadziałało. Oni już w drugiej połowie 2014 roku odnotowali ewidentny spadek. Byli bardzo ostrożni, jeśli chodzi o ogłaszanie sukcesu, ale już w 2015 roku to się bardzo potwierdziło i to się nadal potwierdza. Tak, ale ja chciałam, Marku, podkreślić to, co mówiłam, świadomość. To zajęło sporo czasu pracy z naszej strony nad nimi, bo myśmy o tym wiedzieli bardzo wcześnie. Natomiast zespołom z Poznania zajęło to trochę czasu, żeby zrozumieć niebezpieczeństwo, ale na szczęście zrozumieli. I mnie się wydaje, że w większości sytuacji dotyczących antybiotykooporności i szerzenia się tych szczepów jest brak świadomości zagrożenia. Póki nie będziemy mieli tej świadomości i wiedzy, to te działania przede wszystkim będą opieszałe i nie takie jak trzeba. Zharmonizowane i zgrane. Kiedyś można było się zastanawiać, jakich miejsc na świecie unikać, jeżeli chodzi o wakacyjne wyprawy, ale rozumiem, że wszystkie te egzotyczne małe żyjątka już są u nas w Polsce, więc nie trzeba... No nie trzeba jechać na wakacje do szpitala, to na pewno, ale myślę, że jest ciągle dużo bezpiecznych miejsc. Nie, no sprawą oczywistą. Sytuacja z
tą, powiedzmy, rozprzestrzenianiem się New Delhi w Polsce pokazuje, znaczy jest sprawą oczywistą, że ona kiedyś do nas przyjechała skądś. Jeśli chodzi o ten pierwszy, znaczy myśmy mieli pierwszy przypadek w Polsce, to jeszcze był w roku 2011 i ta sytuacja, to był pacjent, który został Index case. On ale w sumie to nie był indeks. To nie był indeks. Nie, to był, to nie, był, nie,